Boże, ludzie, nie kupujcie iPhone'a w tym roku. Wybierzcie iPhone'y w 2020. Dlaczego? Bo będą znacznie bardziej opłacalne. iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max, chociaż ta nazwa to już w ogóle brzmi niedorzecznie, były nam znane jeszcze parę miesięcy przed premierą i one naprawdę niczym nie zaskakują. To, że dodano obiektyw szerokokątny, nie jest żadną rewolucją. Wyświetlacz nadal nie jest tak bezramkowy jak u konkurencji, a jeżeli chodzi o Chińczyków, którzy tworzą coraz lepsze smartfony, to rzeczywiście pod kątem designu poszli oni znacząco do przodu i Apple nieco zostało z tyłu. Sytuacja ma się zmienić przy okazji modeli wydanych w 2020 roku. Zobaczmy, jak będą one wyglądały. Z Apple odszedł Jonathan Ive, czyli osoba odpowiedzialna za design iPhone'ów i myślę, że firma nie będzie po nim płakać, bowiem przychodzi znaczne odświeżenie formuły. To, co widzieliśmy na renderach chociażby od Bena Gaskina, sugeruje, że telefon może zostać pozbawiony dużego notcha. Różne źródła różnie sugerują, ten notch może być mały, tak przynajmniej mówił Mark Gurman z Bloomberga, natomiast inni dziennikarze mówią, że może nawet zniknąć całkowicie i wtedy zamiast Face ID pojawiłoby się Touch ID skryte pod ekranem, ale jeszcze mówiąc o samych ekranach, miałyby być w nowych proporcjach. 5,4 cala w najmniejszym modelu i byłby to telefon bezramkowy, czyli też bardzo mały. Natomiast model, który byłby po środku, miałby nadal ekran 6,1 cala, a największy Pro Max, tak możemy go teraz nazywać, 6,7 cala, jednocześnie byłby to telefon, który rozmiarem przypomniałby obecny największy model telefonu, a ten, który ma 6,1 cala, rozmiarem przypominałby iPhone'y z serii 10 i 10S, więc byłoby to na pewno potrzebne odświeżenie, biorąc pod uwagę, że jednak nie wszyscy chcą wybierać duże urządzenia. Według raportu, do którego dotarł CNBC, a który pochodzi z JP Morgan, w nowych iPhone'ach w każdym modelu ma pojawić się ekran OLED. Jest to super wiadomość, także taka, która otwiera nowe możliwości, bo na przykład Face ID mogłoby zostać w tych telefonach, a mogłoby być na przykład ukryte pod matrycą, tak jak pokazywało to Oppo czy Xiaomi. Jest też szansa według leakera Ice Universe na to, że te ekrany będą miały 120 Hz, no a to wszystko wpłynie na to, że obraz będzie znacznie płynniejszy. Korzystałem z kilku telefonów ze 120 Hz na targach IFA i powiem Wam, że jest to bardzo przyjemne doświadczenie, naprawdę warte wydania kilkuset dodatkowych złotych. A skoro mówimy jeszcze o ekranie, warto powiedzieć o technologii bezdotykowej nawigacji. Możemy tutaj spodziewać się czegoś w rodzaju rozwiązania znanego z prototypu Windows Phone'a Nokia McLaren, czyli możliwości dotykania ekranu nawet wtedy, gdy tak naprawdę go nie dotykamy. Możemy palec utrzymywać kilka centymetrów nad telefonem, robić w ten sposób gesty, które będą oczywiście płynniejsze, bo nie będziemy się ścierać ze szkłem i w ten sposób korzystanie z telefonu powinno być wygodniejsze, a Apple na pewno zaimplementuje tam coś ciekawego. Apple w tym roku pominęło technologię 5G nie bez powodu. Chce zrobić ją w taki sposób, by wszyscy byli z niej zadowoleni i w 2020 w końcu doczekamy się iPhone'ów z obsługą sieci 5G, co oczywiście będzie też się wiązało z większymi bateriami i większą ilością pamięci w urządzeniu, także tej RAM, no ale też przede wszystkim z nowymi rozwiązaniami. Po to właśnie Apple pochłonęło dział antenowy Intela i ich rozwiązanie antenowe XMM8160, by stworzyć własne anteny na jego bazie. A było to już całkiem zaawansowane rozwiązanie, które rzeczywiście oferowało dużo, wystarczyło tylko podłączyć do niego anteny. Tam bardzo dużo patentów zostało wpakowanych przez Intela. Dziwna w sumie decyzja, że zdecydowali się to sprzedać Apple. Tak czy inaczej, teraz Apple współpracuje z Qualcommem, który ma już własne moduły 5G, X50 5G właśnie. I w ten sposób firma może stać się liderem nowoczesnych rozwiązań z zakresu 5G, bowiem będzie miała technologię z dwóch różnych stron. I widać to też po technologii, która ma zostać tam zaimplementowana, czyli po technologii mmWave, która będzie obsługiwała fale wysokiej częstotliwości powyżej 20 GHz i pozwoli to skorzystania z szybkiego internetu w miejscach, gdzie będzie dużo nadajników o krótkim zasięgu. Poza tym oczywiście będą też standardowe obsługi fal poniżej 6 GHz, więc pod tym względem Apple powinno mieć wszystko, czego chcieliby fani sieci 5G. Nowe iPhone'y mogą też nadgonić konkurencję pod względami typowo wydajnościowymi. W końcu implementacja modułu 5G będzie wymagała sporej mocy obliczeniowej i TSMC, czyli producent dostarczający procesory dla Apple, ma przygotować na przyszły rok procesor wykonany w 5-nanometrowym procesie litograficznym, co znaczy, że będzie też oszczędzał on relatywnie dużo energii w stosunku do swojej mocy. No i oprócz tego też nowe telefony Apple mają dostać szybkie pamięci UFS 3.0. Jest to niemalże pewne, biorąc pod uwagę to, co produkuje Samsung i dla kogo zresztą produkuje.
No i też telefony oczywiście dostaną więcej RAMu, o czym wspominałem wcześniej, no bo w końcu muszą obsługiwać sieć 5G, więc to wszystko wiąże się z tym, że będą to naprawdę mocne urządzenia. Jeszcze jednym ciekawym rozwiązaniem związanym z kamerą będzie to, do czego doszli ludzie z CNBC w raporcie JP Morgan, czyli zastosowanie kamery Time of Flight. Poza dodatkowymi modułami, które oczywiście znajdą się z tyłu telefonu, będzie ona obecna po to, aby jeszcze lepiej działać w rozszerzonej rzeczywistości i jeszcze dokładniej mapować to środowisko. Widzieliśmy już pokazy Apple bez użycia tej technologii. Co dopiero się stanie, kiedy oni użyją tej technologii? No, musimy trochę poczekać, ale wydaje mi się, że Apple jako firma, która ładuje grube pieniądze w tę technologię, będzie miało coś specjalnego. Według raportu Nikkei może się okazać, że w 2020 roku zobaczymy jeszcze czwarty model iPhone'a, który będzie relatywnie tanim modelem. W okolicach $400 miałby on być konkurencją dla Pixela 3a. I no, nie będzie to iPhone SE 2, będzie to raczej duchowy następca iPhone'a 8 z ekranem 4,7 cala, jak donoszą Economic Daily News. I będzie to telefon, który będzie nieco słabszy od propozycji pokazanych w późniejszej części roku, ale w dalszym ciągu mocny pod tym kątem, że choć będzie miał ekran LCD, to powinien mieć mocny procesor Apple A12 albo Apple A13. I będzie to urządzenie przede wszystkim konkurencyjne ze średnią półką i będzie adresowane na rynki, gdzie ludzie nie kupują tak drogich telefonów. Jest więc szansa, że pojawi się także w Polsce. To co? Kupicie w tym roku iPhone'y, czy poczekacie na te z 2020 roku? Zapraszam Was do komentarzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!